tak, mam zaproszenie Jego Królewskiej Mości, to oczywiście wielki zaszczyt móc spotkać się z Królem Karolem III i wielka przyjemność także. Mały przykład na to, jak można samemu sobie skomplikować życie. Sorki, że czytam, ale jest to nie do zapamiętania. Ożeniłem się z 34-letnią ładną i młodą wdówką, która miała równie ładną 16-letnią córkę. Mój ojciec ożenił się z moją pasierbicą i od tej pory wszyscy potraciliśmy orientację w rodzinnych stosunkach. Moja żona, czyli synowa mojego ojca, jest również jego teściową. Moja pasierbica została moją macochą, a mój ojciec moim zięciem. Nie koniec na tym. Niedawno urodził mi się syn, a pół roku później jego stryj, czyli syn mojego ojca. No. Moja macocha, czyli córka mojej żony, została w ten sposób siostrą swojego wnuka, będąc równocześnie babką swojego brata. Jej syn jest moim bratem, a ja jego dziadkiem, więc mój ojciec jest szwagrem swojego wnuka, który jest bratankiem jego syna. Moja żona, teściowa i synowa mojego ojca jest babką mojego brata. W ten sposób sam zostałem swoim własnym dziadkiem. Whoopsie! Sorry about that. That kid came out of nowhere. Kurwa jego jebana wiosenna mać! Zaś kurwa trzeba się depilować, ja jebie. Dobra, co my tu mamy? Ja pierdolę! Kurwa! O, cię chuj! To się rusza? Ale się kurwa zapuściłam. Czym to teraz wyplewić, kurwa, chustkwarno? No na synką to nawet nie ma sensu podjeżdżać. Ja pierdolę! Wela większa niż u Wodeckiego na łbie była. Kurwa, sama nie wiem, może by to najpierw jakim randapem spryskać. No jak chuj, znowuż będzie afera z wodociągami. Że odpływ zajebany. I te pytania, czy ja kurwa Bernardyna pod prysznicem golełam.